Dzień dobry kochani. Zaczynamy lekcję i dzisiaj wracamy do spraw polskich. Mieliśmy krótką przerwę. Ostatnio, gdy omawialiśmy historię Polski, to przypomnę Wam, że mówiliśmy o kryzysie Rzeczpospolitej, do którego doszło w XVII wieku. W Polsce władcy wybierani są elekcyjnie. A więc nie ma dziedziczenia tronu z ojca na syna. Panuje tak zwana demokracja szlachecka. Polska w XVII wieku toczyła liczne wojny. Z Rosją, Szwecją czy Turcją. To był czas kryzysu gospodarczego, tak zwana epoka baroku w kulturze i literaturze. Opowiadałam Wam o tym jeszcze na lekcjach w szkole. Zajęliśmy się później w kolejnym rozdziale kwestią obcych mocarstw. Omawialiśmy Francję, Anglię, Stany Zjednoczone. Mówiliśmy o oświeceniu czyli nowej epoce, która pojawiła się w XVIII wieku, ja przy omawianiu oświecenia w Europie wróciłam na chwilkę do kwestii polskich, ale tylko na chwilkę, żeby omówić ostatniego władcę Stanisława Augusta Poniatowskiego i teraz trzeba załatać tę lukę, która nam powstała. Czas powrócić do Polski i dowiedzieć się, co się tam dzieje. Gdy umiera Jan III Sobieski, w 1696 roku również władca elekcyjny, ten, który, tak dla przypomnienia, zwyciężył z turkami pod chocimiem, ruszył z odsieczą do wiednia i dzięki polskiej husari rozgromił Turków w 1683 roku. To władca, po którym zostały miłosne listy do jego żony nazywanej Marysieńką. I to on zakupił majątek szlachecki w Wilanowie pod Warszawą i tam powstał. Piękny, barokowy pałac i cudne ogrody. Dzisiaj wiecie, że jest to dzielnica Warszawy. I po Janie III Sobieskim Polska znajdzie się pod rządami Wettinów, kolejnych władców wybieranych elekcyjnie. I o nich właśnie będę dzisiaj opowiadała. To jest ta luka, która nam powstała między Janem III Sobieskim a Stanisławem Augustem Poniatowskim ostatnim władcą. Polski. Mam nadzieję, że teraz już się orientujecie, gdzie jesteśmy i co omawiamy, więc możemy zacząć od Augusta II Mocnego. A potem przejdziemy do rządów jego syna Augusta III. Władcy ci pochodzili z Saksonii, wywodzili się z rodu Wettinów, tak jak wspomniałam. I w ten sposób Rzeczpospolita i Saksonia zostały połączone Unią Personalną. Władza Augusta II i jego syna Augusta III była bardzo słaba, ograniczona przez przywileje szlachty. Władza podporządkowana była magnatom, którzy posiadali wielkie majątki, oddziały wojskowe, a nawet prowadzili własną politykę zagraniczną. I w wyniku takiej powszechnej samowoli zrywano kolejne sejmy. W żaden sposób nie wzmacniano władzy królewskiej, nie było to w interesie rodów szlacheckich. I można powiedzieć, że tak zwana złota wolność szlachecka dotarła do punktu kulminacyjnego, w którym już tylko prosta droga do upadku. Państwo polskie słabło politycznie i militarnie, a jego sąsiedzi Rosja, Austria i Prusy, tak słusznie widzicie tu przyszłych naszych zaborców, wzmacniała pozycje i wykorzystywała magnatów którzy czuwali nad tym, by nie doszło do reform w naszym kraju. Polska słabła, była bardzo wygodnym sąsiadem i w te wewnętrzne sprawy naszego państwa bez problemu można było ingerować. O słabości Rzeczpospolitej świadczyć może na przykład to, że gdy trwała wojna północna, to Polska mimo że nie brała udziału w konflikcie, to stała się terenem przemarszów obcych wojsk, a król szwedzki Karol XII bez problemu pozbawił Augusta II tronu, a na jego miejsce powołał Stanisława Leszczyńskiego. A jak doszło do tego, że znaleźliśmy się w takiej niekomfortowej sytuacji? August II chciał wzmocnić władzę w Rzeczpospolitej i umocnić państwo i upatrywał sobie Takiego ideału, wzoru w rządach Ludwika XIV we Francji. Wysoko mierzył. Dlatego w imieniu Saksonii zawarł przymierze z Rosją, która w tym czasie walczyła ze Szwecją właśnie w tej wojnie północnej. To były lata 1700-1721. I August II mocny liczył na to, że dzięki zwycięstwu nad Szwecją zdobędzie. Silniejszą pozycję w Rzeczpospolitej i wtedy przeprowadzi reformy. Ale Szwedzi pokonali w 1702 Rosjan i Sasów, wkroczyli, tak jak mówiłam, na terytorium Rzeczpospolitej i w tej sytuacji August II mocny porzucił polski tron i musiał uciekać do Saksonii. Skąd więc ten przydomek mocny, którym ja się cały czas teraz posługuję, skoro jak widzicie. Mocy mu troszeczkę brakowało i dość łatwo można było się go pozbyć. Otóż słynął z siły fizycznej i temu zawdzięczał swój przydomek. I tu jest taka ciekawostka: mówiono, że władca potrafi złamać żelazną podkowę. Nie próbujcie robić tego w domu. Ale z Augustem II mocnym jeszcze się nie pożegnamy, bo po tym jak część szlachty wybrała na króla Stanisława Leszczyńskiego, jak wiecie, kandydat miał poparcie Szwecji i w tym momencie wojska szwedzkie przebywały w Rzeczpospolitej, to chwilę później armia szwedzka została jednak pokonana przez Rosjan. To była taka bitwa pod Połtawą i w tej sytuacji, August II Mocny mógł powrócić do Polski i odzyskał tron. Ale ze Stanisławem Leszczyńskim też się jeszcze nie pożegnamy na długo. Więc jak widzicie, rotacja, zmienność tronu polskiego jest zadziwiająca. Gdy August II powrócił, chciał przeprowadzić reformy, na przykład znieść wolną elekcję i liberum veto, czyli to, co ograniczało rządy władcy w Rzeczpospolitej. Oczywiście szlachta była temu przeciwna, dlatego powstała. Zawiązała się, to jest odpowiednie słowo, tak zwana konfederacja przeciwko królowi. Co to jest konfederacja? W dawnej Polsce jest to właśnie związek, często też zbrojny, zawierany przez szlachtę w celu obrony własnych interesów i praw. I August II tej konfederacji przestraszył się, więc zawarł z nimi ugodę. I tutaj dochodzi do bardzo dziwnego, w historii zjawiska w 1717 roku na Sejmie zakazano posłom i senatorom mówić. Nie można było zabierać głosu. I ten Sejm nazwano Niemym, aby właśnie zatwierdzić porozumienie króla ze szlachtą. Ten Sejm Niemy uchwalił podatki na utrzymanie wojska. Ale zmniejszył liczbę żołnierzy do 24 tysięcy, ograniczył władzę senatu i wpływy hetmanów, król nie mógł rozpoczynać wojny bez zgody Sejmu ani opuszczać na długo terytorium Rzeczpospolitej czyli kolejne zakazy dla władcy. Z Polski usunięto większość saskich urzędników i zakazano wznoszenia świątyń innych niż katolickie. A co ciekawe, w tym sporze między władcą a konfederacją pośredniczył car Rosji, Piotr I. I chciał zagwarantować sobie bezbronność Rzeczpospolitej i możliwość wtrącania się w jej sprawy wewnętrzne. Dlatego doprowadził do pokoju między zwaśnionymi stronami. Sejm niemy niestety przypieczętował istniejący w Polsce stan chaosu bez ładu, bardzo wygodny dla państw ościennych. August II Mocny zmarł w 1733 roku. Został zwołany wtedy Sejm w celu przygotowania wyboru nowego władcy i uchwalił on, że na tron Polski nie mogą kandydować cudzoziemcy. Zebrana na lekcję szlachta, ponownie wybrała wtedy króla Stanisława Leszczyńskiego. Mówiłam, że jeszcze powróci. Jego kandydatura była popierana przez Francję. Jak widzicie, cały czas wpływ obcych mocarstw. W odpowiedzi Rosja wprowadziła do Polski swoje wojska, bo chciała mieć wpływy i swojego kandydata. I pod osłoną tychże wojsk niewielka grupa szlachty ogłosiła królem syna poprzedniego władcy, Czyli Augusta III. W Polsce zwany on był Sasem. Stąd powiedzenie Od Sasa do Lasa. Między zwolennikami obu kandydatów wybuchła wojna domowa. Ostatecznie zwyciężą ci, którzy popierają Augusta III. I właśnie od Sasa do Lasa to jest taki, takie stwierdzenie, które określa okres walki. O polski tron między Augustem III a Stanisławem Leszczyńskim. To był czas bardzo burzliwy, wielu magnatów i szlachciców zmieniało stronnictwa, przechodziło raz na jedną, raz na drugą stronę, Polacy byli dla siebie wrogami, obce mocarstwa ingerowały i, jak sami się domyślacie, to powiedzenie oznacza dziś, że ktoś zmienia często zdanie, zmienia poglądy, więc jest od sasa do lasa. Król August III Sas niezbyt często przebywał w Rzeczpospolitej, nie miał też jakichś wygórowanych ambicji politycznych. Bardziej rządzili za niego urzędnicy. Za panowania Augusta III wszystkie sejmy, z wyjątkiem dwóch, zostały zerwane albo zakończyły się bez podjęcia uchwał. I z tego powodu przez aż 30 lat nie wprowadzono żadnych ważnych reform. Spokojnie można tu powiedzieć, że wolność szlachecka przemieniła się w anarchię. Anarchia to jest taki stan chaosu, samowoli, spowodowany brakiem jakichkolwiek rządów. Oczywiście państwa sąsiednie były zadowolone z takiej sytuacji, i rosły w siłę, wywierały coraz większe naciski i miały coraz większe wpływy na wewnętrzne sprawy Polski. Cały czas na terytorium Rzeczpospolitej znajdowały się wojska rosyjskie. Jedynym plusem jest chyba tylko to, że w tym czasie, kiedy panował August III Sas, nie toczyły się żadne wojny, co spowodowało odbudowanie gospodarcze kraju. Zwiększyła się produkcja zboża, innych artykułów rolnych, ożywił się handel, właśnie głównie z Saksonią, z Turcją. I w Polsce wznoszono w tym czasie, no bo szlachta mogła korzystać z tego czasu, wznoszono pałace, wznoszono też kościoły, odbudowywano miasta, które wcześniej ucierpiały w trakcie wojen. Oprócz gospodarki rozkwitała też kultura. Rozwijał się teatr, rozbudowano zamek królewski w Warszawie, wyremontowano zamek na Wawelu ale takie sprawy remontowe w Polsce się toczyły. Król August III Sas promował też naukę, fundował stypendia, młodzi ludzie mogli odbywać studia za granicą. I warto tutaj wspomnieć, trzeba o tym wiedzieć, że jeszcze przed elekcją Augusta III trzy państwa, Rosja, Austria i Prusy, zawarły Traktat zwany Traktatem Trzech Czarnych Orłów. Traktat Trzech Czarnych Orłów został zawarty w 1732 roku. I te kraje zobowiązały się do tego, że będą utrzymywać stan słabości politycznej i gospodarczej Rzeczypospolitej, celem czerpania z tego własnych korzyści. Jak wiecie z poprzednich lekcji, było to możliwe, ponieważ nastąpiło wzmocnienie pozycji panujących w tamtych państwach, stworzono silne armie, przeprowadzono szereg reform gospodarczych i skarbowych, a Polska od kilkudziesięciu lat nie rządem stała i chyliła się ku upadkowi. Szlachta oczywiście w tym czasie nie interesowała się sprawami własnego kraju. Nie były istotne dla niej sprawy ojczyzny. Spędzała większość czasu na hulankach, nierzadko doprowadzając do nędzy pracujących dla nich chłopów pańszczyźnianych. Stąd drugie powiedzenie, które brzmi Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Jest jeszcze jedno. Zastaw się, a postaw się. Czyli ten czas, kiedy panuje u nas dynastia Wettinów, możecie spokojnie nazywać epoką Saską, i tak też kojarzyć właśnie z tymi powiedzeniami i z tą ingerencją państw ościennych, to jest taki przedsionek dla rozbiorów, które niedługo nastąpią. Oczywiście w tym czasie już zaczęły docierać do Polski poglądy oświeceniowe. Niektórzy nawet zaczęli dostrzegać pewne problemy, z którymi boryka się Rzeczpospolita. Zauważyli brak reform, zrywanie sejmów, pusty skarbiec, nieliczną armię no wszystko co świadczy o słabości państwa. Swawola magnatów. Były król polski Stanisław Leszczyński, tak swoją drogą człowiek myślący, wykształcony, napisał rozprawę Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający i tam przedstawił swoje postulaty. Proponował pewne zmiany. Chciał lepszego zarządzania państwem, kompetentnych urzędników. Chciał przyznać chłopom wolność osobistą, ale jego program nie został przyjęty przez szlachtę, co nas nie dziwi. Ze swoimi reformami wystąpił też Stanisław Konarski, opublikował dzieło o skutecznym rad sposobie. Skrytykował ustrój Rzeczypospolitej, właśnie liberum veto, wolną elekcję, konfederacje, które mogły się zawiązać przeciwko władcy. Konarski uważał, że liberum veto należy znieść, a głosowania w Sejmie powinny przebiegać zgodnie z zasadą większości głosów. Stanisław Konarski to jest ten człowiek, który w 1740 roku założył szkołę, nazywaną Kolegium Nobilium. I tam kształcono dzieci magnatów, właściwie synów, synów bogatszej szlachty i uczono odpowiedzialności za kraj. Wprowadzono wiele nowych tendencji w nauczaniu i wychowaniu, więc nastał taki czas na rozwój w edukacji i zmiany. Powstała też pierwsza biblioteka publiczna w Polsce. Założyli ją bracia Załuscy, Józef i Andrzej. Została ona otwarta w 1747 roku. August III Sas zmarł w 1763 roku. Dzisiaj to już tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję. Do wykonania dla moich uczniów karta pracy.